Znaczy przede wszystkim bardzo takie indywidualne, osadzone w jakimś takim tradycyjnym myśleniu na temat materii, sztuki, formy, sztuki, treści, a jednocześnie taka umiejętność wielkiej dyscypliny, która powoduje, że nie mamy tutaj do czynienia z przegadaniem, tylko takimi małymi opowieściami o człowieku, o tym, jak układają się jego relacje z innymi ludźmi, o takim prostym świecie, powiedzmy sobie przedindustrialnym, w którym ludzie zupełnie mieli inny stosunek i do siebie, i do rzeczy. Artysta inspiruje się kulturą Podhala, a do swoich rzeźb wykorzystuje kilkadziesiąt gatunków drewna. W swoich pracach często odnosi się do motywów religijnych, stąd tytuły rzeźb, Mojżesz czy Rozważania o cierpieniu.